Trenerze, miło wygrywać z liderem na własnym parkiecie. No oczywiście, że tak. Mocno się przygotowaliśmy po tym nieszczęsnym meczu w Katowicach i dzisiaj no, było widać tą determinację, pasję w grze. No i wiarę we własne umiejętności, to czego nam gdzieś tam nieraz brakuje. No, my się dopiero uczymy, tak? To nie jest zespół, który można powiedzieć, że jest gotowy tak do, na 100%, tak? To jest zespół, który na pewno ewoluuje i się rozwija, co było widać dzisiaj. Myślę, że naprawdę bardzo dobry mecz zagraliśmy. Gdzieś tam zrealizowaliśmy to wszystko, czym można było rekord zaskoczyć, bo wiadomo, graliśmy z liderem, graliśmy z, no, chyba z najlepszą w tej chwili drużyną jakościowo w Polsce i no i trzeba było faktycznie zrobić bardzo wiele, żeby pokonać tak klasowy zespół. Jak pan oceni grę na macie tutaj na hali, bo do tej pory zawodnicy nie mieli wiele okazji, żeby grać na tego rodzaju nawierzchni? Znaczy, dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć, jakby rozróżnić. Bardzo mi się podoba kolor maty, fantastyczny, niebieski, uwielbiam, w ogóle fajny ten wzorek. Świetnie wygląda w telewizji, bo widziałem również w telewizji. Myślę, że dla celów promocyjnych i takich marketingowych to jest niesamowita sprawa. Myślę, że dzięki temu skorzysta i spółka, i cały futsal, no bo jednak wiąże się to ze sprawami takimi promocji, ligi, marketingu. Także na pewno bardzo fajnie. Pozostaje oczywiście aspekt sportowy, taki gdzieś tam, który może nie jest w tym wypadku taki istotny. Myślę, że bardzo byliby zadowoleni z piłkarze ręczni, jeśli chodzi o przyczepność, bo myślę, że bardzo dobra przyczepność i gdzieś tam do tych wybić w górę, tak, w powietrze, bardzo dobra mata do gry w piłkę ręczną. No ale jak to jest, warunki są takie same dla obydwu zespołów i no i co, i jest, nie widzę tutaj jakby problemu w sytuacji takiej, że wszystkie zespoły grają mecze telewizyjne na macie, bo no co, my się też umieliśmy dzisiaj dostosować, trenowaliśmy w tym tygodniu na takich powierzchniach podobnych, także no tyle, no co mam powiedzieć, ja o tym nie decyduję, oczywiście jest to, myślę, że fajny marketingowy taki ruch i to pięknie wygląda, naprawdę trzeba obiektywnie powiedzieć, że i w telewizji i tutaj z tej perspektywy właśnie trybun i parkietu to wygląda fantastycznie, to tyle. Ostatnie pytanie, Marcin Miłkiewicz, no dzisiaj jego forma aż wystrzeliła, zresztą jest bardzo skuteczny, bo 10 bramek w 7 meczach. To pytanie do trenera kadry. Okej, w takim wypadku, czy Marcin Miłkiewicz to jest ta lokomotywa, która pociągnie drużynę FC Toruń do wysokiego miejsca w lidze w tym sezonie? Marcin zrobił swoje dzisiaj, myślę, że każdy z zawodników dzisiaj zrobił swoje. Wyróżnił się sam dzisiaj, tak? Także nie mam powodu nawet jakoś go specjalnie jeszcze dodatkowo wyróżniać, bo zrobił swoje. Także tyle. Każdy z zawodników dzisiaj wykonał naprawdę ciężką pracę. Naprawdę mocno się przygotowywaliśmy do tego, aby zneutralizować te najmocniejsze strony rekordu i każdy dołożył naprawdę niesamowitą cegiełkę do tego, aby wygrać z liderem i prawdopodobnie no, w tej chwili najlepszą drużyną w Polsce. To gdyby mógł kogoś wlecić swojej drużyny do kadry, kto to by był? Nie wiem, no, trener ogląda jeden, drugi, także na pewno widzą i wiedzą. Dzisiaj jesteś bohaterem tego meczu, jak również kibiców i klubu w tym spotkaniu. Po raz pierwszy toruński spół wygrał z rekordem i to dzięki twojej zasłudze głównie. Jakie to uczucie? Znaczy może zacznijmy od tego, nie nazwałbym tego, że czuję się bohaterem. Bohaterem jest cała drużyna. Myślę, że swoją pracą, determinacją i motywacją zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Naprawdę zagraliśmy świetne zawody i 3 punkty zostają w Toruniu. Nadal jesteśmy u siebie niepokonani, także tak, cieszę to tym bardziej. Powiedz, czy ta mata wpłynęła trochę dzisiaj na grę waszej drużyny, bo szło wam bardzo dobrze tutaj. Czy powiem tak, przy takiej publiczności, grając u siebie, to nie ma znaczenia, na czym gramy. Zawsze u nas gra się nam świetnie. Do tego dzisiaj dołożyliśmy, tak jak powiedziałem, determinację i wolę walki. Było to widać na parkiecie, stąd ten wynik. To co, za tydzień w Zduńskiej Woli, myślicie, że uda się w końcu wygrać coś na wyjeździe? No na pewno po to pojedziemy, no. Po tej ostatniej porażce w Katowicach powiedzieliśmy sobie, że ten mecz telewizyjny z liderem do tego jest takim fajnym przełomowym momentem dla nas i myślę, że wykonaliśmy ten jeden krok do przodu, aby te punkty zacząć zdobywać i trzeba teraz to potwierdzić na wyjeździe. I tego życzę. To nie pierwszy smak porażki, akurat w Toruniu z Beniaminkiem. Marcin Miłkiewicz zatwił 3 punkty gospodarzom.
No tak, widać, że dzisiaj miał swój dzień. Strzelił nam 4 bramki, grał bardzo dobrze. No i Toruń wygrał. No gratulacje dla Torunia. Jest to nasza pierwsza porażka. Wiadomo, trudno to przełknąć. No, trzeba przeanalizować i szukać powodów. Znaczy ja wiem, że przespaliśmy pierwszą połowę. Drużyna wyglądała bardzo dobrze na rozgrzewce, bardzo dobrze przed meczem. Wszystko wskazywało na to, że ten mecz wygramy, bo już tyle tam drużynę z nami, wiem kiedy ich stać na dobry mecz. A dzisiaj byłem w szoku, jeśli chodzi o pierwszą połowę. No trochę żeśmy przespali, to nie był rekord, to nie była ta drużyna, którą stać na dużo lepszą grę. W drugiej połowie nie mam pretensji do mojej drużyny, bo naprawdę powalczyli, robili wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety nie udało się, tak jak mówiliśmy na początku, Mikołajewicz miał swój dzień, no i dzisiaj wygrał mecz Toruniowi. No. Gratulacje jeszcze raz dla Torunia. My na pewno musimy jeszcze ciężko popracować, żeby grać lepiej, żeby stać się klasową drużyną. Trzeba przyznać, że liga w tym sezonie jest niezwykle wyrównana, a w zasadzie bardzo ciężko wyciągnąć jakieś punkty z wyjazdów. Wam się to udało już co najmniej dwukrotnie w sezonie. Tak, my już trzykrotnie, to jest nasza pierwsza porażka, graliśmy 4 mecze na wyjazdach. Zrobiliśmy tylko 5 punktów, ale mamy 2 remisy i zwycięstwo. Oczywiście pozostaje niedosyt, bo chcielibyśmy więcej, stać nas na więcej. No, mam nadzieję, że to nami trochę wstrząśnie i jeszcze bardziej podejdziemy zaangażowaniem do każdego najbliższego meczu. Tak już. Będziemy o tym myśleli, w tygodniu analizowali, bo liczą się już kolejne spotkania, to jest liga jest długa i no jak popatrzeć na inne zespoły, no to te porażki się przytrafiają. Kiedyś nam się też musiała. Marcin Mikołajewicz w tym spotkaniu, to właściwie on zapełni zwycięstwo swojej drużynie. Chciałbyś grać z takim zawodnikiem w jednej ekipie? Na pewno, ja jeszcze za czasów kadry polskiej grałem w jednej czwórce parę razy z Marcinem. Bardzo mi się dobrze grało, on się świetnie pokazuje na piwocie. Jako zawodnikowi, który gra od tyłu, bardzo przyjemnie się gra z Marcinem. Natomiast dzisiaj nic nie umniejszają z drużynie Torunia, no, przegraliśmy głównie z nim, on te bramki po prostu nam wcisnął. Zachowaliśmy się przynajmniej przy dwóch naprawdę, no jak trampkarze, no bo gdzieś siłą woli on tam wziął, przepchał i włożył. No szacunek dla niego. Oczywiście brak Bartumia na brata tamte. Myślę, że absolutnie nie. Michał Kałuża jest świetnym młodym bramkarzem. Moim zdaniem to jest przyszłość. On może, tak jak Bartek, przez te ostatnie, może można powiedzieć, 10 lat był jednym z czołowych bramkarzy w Polsce, no to myślę, że Misiek też do takiej roli aspiruje i fajnie, że już w takim meczu może się ogrywać. Myślę, że przy żadnej bramce nie zawinił. Nie wiem, czy Bartek by coś bronił, to ciężko tak ocenić. Michał z nami trenuje i czujemy się przy nim równie pewnie jak przy Bartku.